Wnuczka Heleny Jabłonowskiej, Zofia Jabłonowska-Ratajska, była gościem specjalnym 6. spotkania z cyklu Ocalmy od zapomnienia. Tym razem forum w domu parafialnym w Latoszynie poświęcono księżnej oraz hrabinie Helenie Płockiej. Wzrusza mnie za każdym razem pamięć ogromna, jaką Państwo okazują wszystkim, którzy cokolwiek tutaj dla ziemi dębickiej zrobili, bo rzeczywiście to świadczy o Państwu, to zachowywanie pamięci i dbanie o swoich, no nazwijmy to, lokalnych bohaterów. Na wydarzenia zaprosiła parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy Latoszynie. Pomysłodawczynią cyklu wystaw jest Katarzyna Rostowska-Machnik. Dwie bardzo zasłużone dla Dębicy, dla powiatu kobiety, które pomagały. Ich celem życia było pomaganie nie tylko mieszkańcom, ale także więźniom. Dzięki nim kilkaset osób z pewnością zostało ocalonych albo od głodu, albo też mogli przetrwać dzięki im pomocy. Znakomity sposób na propagowanie tego, co potrzeba narodowi, zasad, etyki, miłości, patriotyzmu, wszystkich cnót obywatelskich, bez których no, nie ma pełnego rozwoju społeczeństwa. Bardzo się cieszę, że koleżanka pani Katarzyna przygotowała taki wykład. Myślę, że wszyscy, którzy tutaj będą na tym wykładzie, przypomną sobie o dobrych ludziach, którzy działali na rzecz ludzi, którzy byli pokrzywdzeni przez los. Szkoda, że nie ma młodzieży, bo na pewno też można byłoby to przekazywać, ale myślę, że kiedyś wykładowcy zagoszczą w szkołach i przedstawią im te wszystkie wątki z życia tych bardzo dobrych ludzi. Pokazanie tych wartości, jaka księżna Helena Jabłonowska wniosła, miała ze sobą, jakie one są aktualne po prostu w naszym życiu, nie tylko dzisiaj, ale i w przyszłości. I warto wykorzystywać takie spotkanie. No i dziękujemy pani Zosi, że również tutaj przyjechała. Młodzi ludzie już coraz rzadziej mają okazję spotkać świadków historii II wojny światowej, ale w rodzinach żyje tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie i dla nas ten duch niepodległości, walki o polskość żyje nadal w tych następnych pokoleniach. Goście spotkania wysłuchali wykładu Mariana Matkowskiego, który przybliżył historię Heleny Jabłonowskiej oraz Heleny Płockiej. Te dwie wspaniałe kobiety, wspaniałe Polki, patriotki, osoby niezwykle wierzące, ale też i wykształcone, znające języki obce, ze wszechmiar zasługują na upamiętnienie ze względu na to, co robił w swoim życiu. Księżna Helena wraz z hrabianką, wraz z innymi osobami zaangażowanymi niosła pomoc więźniom w obozach pracy przymusowej Pustkowa. Dodajmy do tego, że ona niosła również, stojąc na czele Rady Głównej Opiekuńczej, pomoc mieszkańcom okolicznych miejscowości, tym wszystkim, których dotknęła ta wojna, sierotom, wdowom, szczególnie żołnierzom i oficerom Wojska Polskiego, tym rodzinom, które zostały opuszczone, tych bliskich, którzy zginęli, więc po prostu ich rola była niesamowita. Natomiast mówię, gdyby nie poświęcenie tych dwóch wspaniałych kobiet, podejrzewam, że wiele osób nie przetrwałoby tej wojny, szczególnie więźniowie w obozach. Patronat honorowy nad spotkaniem z cyklu Ocalmy od zapomnienia 6 objęli burmistrz miasta Dębica, starosta powiatu dębickiego, wójt gminy Dębica oraz miejska i powiatowa biblioteka publiczna w Dębicy.